Cześć, ja jestem Hubert Ciębida, witam w następnym filmie. Dzisiaj przyglądamy się temu interfejsowi, czyli Behringer Euphoria UMC22. Ten mały interfejsik kosztuje 40 euro, czyli nie wiem, jakieś 160 zł, powiedzmy 180, zależy gdzie, w jakim sklepie oczywiście, czy jest na jakiejś przecenie, czy nie. Ale jako interfejs dla kogoś, kto zaczyna jakąkolwiek przygodę z mikrofonami, które wymagają złącza XLR, jeśli jest muzykiem albo youtuberem, streamerem, cokolwiek, myślę, że to jest jeden z najlepszych wyborów na sam początek ze względu na cenę, jakość i możliwości za cenę. Więc tak, po pierwsze, nie tak jak ten najbiedniejszy model Behringera, ten z gałkami tu u góry, jest wykonany z metalu. Cała obudowa poza przodem i tyłem, czyli cały ten housing do góry, po bokach, jest metalowy. Mamy preamp Midasa, czyli generalnie budowa i komponenty są też na jakimś w miarę przyzwoitym poziomie. Z przodu mamy gniazdo combo XLR jack, do tego drugie wejście na osobnym kanale instrumentalne. Do tego od osobnego kanału mamy potencjometr gaina, czułości. Potem guzik, który odpowiada za monitoring instant, direct monitoring, czyli czy nasłuchujemy sygnału chodzącego prosto w nasze inputy, czy nie. Następnie potencjometr głośności, zarówno od wyjścia słuchawkowego i od wyjść lewo-prawo z tyłu. No i na przednim panelu to wszystko. Z tyłu mamy port na złącze USB, przełącznik Phantom Power i oczywiście wyjścia na jackach lewo-prawo główne. Więc ten interfejs jako interfejs dla kogoś, kto zaczyna w ogóle jakiekolwiek używanie mikrofonów takich, które wymagają zasilania 48V albo po prostu lepszych, dynamicznych, tak żeby brzmienie audio w jego filmach bądź podcastach bądź czymkolwiek, gdzie potrzebuje nagrywać audio, było lepsze. Na początek to jest świetny wybór, jeśli nie mamy do wydania na przykład 500 zł na jakiegoś Focusrite'a albo większe te Behringery, no to jest, myślę, rzecz, którą najlepiej kupić ze względu na to, że jest po prostu tania, nagrywa w 48 kHz, w 16 bitach, mamy direct monitoring. Niestety minus tego jest taki, że nie mamy możliwości miksu pomiędzy naszym inputem a wejściem z powrotem z komputera, więc musimy odkręcać po prostu bardzo głośno interfejs, tak żeby słyszeć nasz input, a z kolei ściszać nasz komputer, tak żebyśmy mieli jakiś sensowny balans, jeśli jednocześnie odtwarzamy z komputera i chcemy nasłuchiwać siebie w tym urządzeniu. Tak samo zabrakło osobnych potencjometrów od poziomu słuchawkowego z przodu na wyjściu jackowym, no i potencjometru od osobnego, od osobnej głośności lewo-prawo na wyjściach głównych z tyłu. Szkoda, to jest przydatne, jeśli mamy podpięte do tego i monitory studyjne, i słuchawki, i chcielibyśmy mieć inne poziomy na nich, takie żeby były zrównane na przykład, tak żeby nie były za głośne na przykład w monitorach, a za ciche w słuchawkach, albo na odwrót, no to wiadomo, wtedy warto mieć oba potencjometry od każdego osobnego wyjścia, wtedy jest znacznie, znacznie prościej. Jeśli podpinamy gitarę, to preferowalnie do pierwszego złącza oczywiście, bo tu jest preamp Midasa, to złącze instrumentalne, nie ma takiego. W ogóle nie używałem go za dużo, bo działa średnio. Jeśli podpinamy to do naszego systemu, wybieramy oczywiście opcję, żeby to był interfejs mono, bo wtedy korzystamy tylko z pierwszego wejścia. Jeśli zostawimy to w stereo, to nasze wejście mikrofonowe combo jest lewym kanałem, wejście instrumentalne prawym, więc wtedy nasz mikrofon będzie słychać tylko w lewym kanale. Tego nie chcemy, to bardzo złe. Lepiej zostawić to w Windowsie czy tam w Macu w sygnale mono, jednokanałowe wejście i nagrywamy wtedy tylko mikrofon z głowy. Nawet ten film nagrywam poprzez mikrofon Audio Technica 22, no i interfejs Behringer UMC204 HD. Po prostu ten, który ma osobne gałki od wyjścia z tyłu, wyjścia słuchawkowego, można ustawić osobny poziom, no i ma poziomy miksu między inputami do naszej karty a outputem z komputera. I dwa preampy, no ale to jakby nie ma znaczenia w tym przypadku. Głównie dlatego właśnie używam wyższego tego interfejsu, zamieniłem ten na wyższy model, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć po prostu poziom odsłuchu na gałce, bo irytowało mnie to w tym,
że chciałbym słyszeć siebie głośniej, a na przykład playback z komputera ciszej. Jedyny sposób, jak mogłem to zrobić, to odkręcając gałkę głośności w interfejsie bardziej głośniej, a ściszając komputer. Nie jest to wygodne na pewno. Więc podsumowując całość tego interfejsu, nie będę robił testów mikrofonów, bo wiadomo, każdy ma inne słuchawki, monitory, każdy będzie to słyszał inaczej. Jeśli się odpowiednio używa mikrofonu, to po prostu brzmienie z tego będzie dobre. Zresztą to nie jest takie trudne, a ta karta naprawdę pozwala osiągnąć takie brzmienie bez żadnych problemów, jeśli używamy odpowiedniego mikrofonu. Dla każdego, kto zaczyna przygodę z interfejsami, z połączeniem po USB audio, kto chce ponagrywać, nie wiem, swój wokal, swój mikrofon, chce nagrać podcast, nagrać film na YouTube z zewnętrznym mikrofonem, tak jak ja to robię właśnie teraz, no to taka karta na sam początek jest świetnym rozwiązaniem, jest tania, zapewnia wszystko, czego potrzebujemy. Nic więcej nie trzeba. Przede wszystkim z komputerem komunikujemy się po jednym kablu USB. Wpinamy tylko nasz mikrofon, wpinamy słuchawki w to i mamy dobrą kartę dźwiękową na nasze słuchawki, na nasze głośniki. Mamy dobrą kartę wejściową na nasz mikrofon. Możemy nagrywać, możemy odtwarzać. Po prostu zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy na początek. Kiedy już to będzie dla nas za mało, wiadomo, upgrade'ujemy nasz interfejs do takiego, który ma albo więcej wejść, albo wyjść, inserty i tak dalej, i tak dalej. Ale na początek to jest świetny wybór po prostu. Jak najbardziej można go polecać. Jeśli film się podobał, jeśli było to dla was przydatne, jeśli teraz wiecie, że to jest dobra karta dźwiękowa Behringer UMC22, zostawcie lajka, zostawcie suba, podnijcie na mojego Instagrama @hubertsiembida, @soniwasound. I oczywiście do zobaczenia w następnym filmie. Pa!